Szanowni Państwo, witamy w nowej odsłonie programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony bmtv.lt, śledzenia nas na Facebooku i YouTubie. Dzień, kiedy nagrywamy ten odcinek, jest dniem szczególnym dla Litwy, gdyż jest to święto państwowe, rocznica koronacji króla Mendoga, a także dzień hymnu litewskiego. Z tej okazji wieczorem jest wykonywany hymn na terenie całego kraju. Natomiast jutro, 7 lipca, to jest rocznica operacji Ostra Brama, czyli jednego z etapów akcji Burza, zwanego także Powstaniem Wileńskim. Z okazji tej rocznicy, ale nie tylko, do Wilna przyjechał wraz z bardzo licznym towarzystwem pan Eugeniusz Gosiewski ze Stowarzyszenia Odra Niemen, którego gościmy dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Właśnie operacja Ostra Brama, czy nie tylko? Przyjechaliśmy tutaj z projektem, który się nazywa Operacja Ostra Brama, bo chcemy młodzieży, która z nami przyjechała, pokazać kawałek współczesnej historii Polski i Litwy, czyli to, jak na tych terenach kończyła się okupacja niemiecka, a zaczynała się okupacja sowiecka, bo tak trzeba również traktować operację Ostra Brama. To oczywiście wielki wysiłek Armii Krajowej z rejonu Wileńskiego i Nowogródzkiego, natomiast trzeba powiedzieć, że wspaniała walka na terenie Wilna i okolic Wilna niestety nie zakończyła się wielkim sukcesem. Żołnierze Armii Krajowej trafili do sowieckiej niewoli i zostali wywiezieni do Kaługi. Jednym z wywiezionych do Kaługi był także późniejszy architekt Wrocławia, profesor Edmund Malachowski. Bardzo wielu Wilniuków czy żołnierzy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie trafiło po wojnie do Wrocławia. Wrocław może nie był najliczniejszym ośrodkiem, może więcej Wilniuków trafiło do Gdańska czy do Torunia, ale jednak we Wrocławiu sporo rodzin wileńskich funkcjonowało. We Wrocławiu mieszkała rodzina ostatniego komendanta Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki. We Wrocławiu mieszkała rodzina Lucjana Minkiewicza, Wiktora. Bardzo wielu żołnierzy z tego regionu trafiło do Wrocławia. Wrocław do dzisiaj żyje wspomnieniami o wileńskiej partyzantce. Stąd pewnie też nasza wizyta. Jesteśmy w każdym roku na rocznicę wybuchu operacji Ostra Brama w Wilnie. Najczęściej przywozimy młodych Polaków, którzy tutaj jeżdżą z nami śladami historii. Troszkę kształcą u siebie wolontariat, trochę pracują na miejscach pamięci, sprzątając, dekorując, ale trochę również spotykają się z kombatantami, już bardzo niewielu ich przecież pozostało. Poznają historię, słuchają opowieści, mogą dotknąć tej historii na żywo i to jest chyba najważniejsze, bo można ich wtedy tą pasją zarazić. I z tego, co można się zorientować, to zarażanie idzie chyba nie najgorzej. Jak liczny jest ten przyjazd stowarzyszenia? Jesteśmy grupą 41 osób i to jest nie tylko młodzież z Polski, jest trochę młodzieży z Poznania, jest trochę młodzieży z Dolnego Śląska, ale jest również z nami zupełnie pokaźna grupa młodzieży z Gimnazjum Balińskiego w Jaszunach, bo to też jest taka idea, żeby młodzież zaprzyjaźniała się ze sobą, żeby szukać tych kontaktów, które łączą młodzież z Polski i z dzisiejszej Republiki Litwy, żeby oni poznawali się, przyjaźnili, wspólnie szukali tej historii, bo potem te ich kontakty są trwalsze często niż nasze z ich rodzicami czy z ich nauczycielami. Oni w mediach społecznościowych komunikują się potem przez cały rok i wiemy już, że to dobrze funkcjonuje. Ja myślę zresztą, że to od lat mamy sprawdzone, bo już od dawna młodzież z Wilna z naszą młodzieżą na Dolnym Śląsku bardzo, bardzo mocno się zżyła i do dzisiaj te kontakty są takie bardzo trwałe. No, zresztą one właśnie się odbywają często już nie tylko na płaszczyźnie wspólnej pracy społecznej, ale też zaczyna się przyjaźń rodzinami, tam młodzież jeździ do siebie na wesele nawzajem, tak, na śluby, chrzciny.
Bardzo często gościmy młodzież z Wilna w Polsce na takich, no właściwie wydawałoby się prywatnych uroczystościach. My również często tu zaglądamy, również prywatnie, nie tylko zawodowo. No teraz oczywiście jesteśmy z projektem społecznym, ważnym dla nas. Będziemy na pewno w każdym roku, w tym czasie, kiedy jest rocznica operacji, przyjeżdżać tutaj na Wileńszczyznę i z kolejnymi grupami młodzieży po to, żeby zarażać ich tą historią. Ale historia to nie jest jedyny filar działalności Stowarzyszenia Odranimy. Nie jest. I oczywiście pewnie to w różnych latach różne elementy odgrywały taką kluczową rolę. W tym roku na pewno bardzo mocno weszliśmy w edukację. To już kiedyś był taki silny nasz obszar. W tym roku nowo powstały w Polsce Instytut imieniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego wsparł nas bardzo mocno w działaniach edukacyjnych. Przyjechaliśmy tutaj również z informacjami do szkół w rejonie wileńskim, w rejonie solecznickim, ale również w samym mieście Wilnie o tym, że będziemy finansować ich potrzeby inwestycyjne, remontowe, sprzętowe w tym roku. Dostaliśmy blisko 500 000 zł na te cele. Niektóre ze szkół otrzymają bardzo pokaźne wsparcie. Gimnazjum Świętokrzyskiego w Solecznikach ponad 170 000 zł w tym roku otrzyma na budowę klas matematycznych, które będą wyposażone w nowe meble, w komputery, w tablice interaktywne, w pomoce naukowe. Bardzo wiele takich elementów jest, ale jest również sporo gimnazjów czy liceów w samym Wilnie, które otrzyma od nas pomoc, więc edukacja, która jest dla nas na pewno jednym z najważniejszych obszarów wspierania środowiska polskiego na tym terenie, bardzo mocno w tym roku poszła do przodu i liczymy na to, że sporo szkół złoży do nas swoje zapotrzebowania na lata kolejne, a że Instytut Kolbego będzie nadal wspierał te nasze pomysły i że przyjedziemy za rok z jeszcze lepszymi wieściami dla naszych szkół tutaj w rejonie. Mamy taką nadzieję. Ale też współpracujecie z wieloma organizacjami, czy nawet środowiskami nieformalnymi na Wileńszczyźnie. Tak, my generalnie nasza idea zawsze była taka, żeby wspierać środowiska polskie niezależnie od tego, jakie one, w jakich one działają strukturach, jakie tworzą środowiska. My będziemy Polakom pomagać. Oczywiście, że wspieramy Związek Polaków na Litwie czy Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, ale wspieramy również te wszystkie środowiska, które działają obok tych struktur. Dla nas nie jest istotne, czy ktoś funkcjonuje w takim czy innym, w takiej czy innej strukturze pozarządowej. Ważne jest, że jest Polakiem, że chce realizować swoje projekty społeczne, że ma różne idee, które służą rozwojowi środowiska polskiego. To jest dla nas ważne i tak było zawsze. W każdym kraju tak działamy, że szukamy wszelkich możliwych środowisk, wspieramy je wszystkie. No bo w końcu jesteśmy organizacją, która ma pomagać Polakom za granicą. Nie ma pomagać tylko największym organizacjom Polaków, ale ma pomagać środowiskom polskim, jakie by one nie były. W jakich krajach w ogóle taką działalność prowadzicie? No, lista tych krajów się pewnie zwiększa z każdym rokiem. Oczywiście zawsze byliśmy najbardziej nastawieni na Polaków, którzy mieszkają na wschód od Polski, czyli Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, również Zaolzie, czyli Czechy. Natomiast tak naprawdę działamy i dla Polaków w Stanach Zjednoczonych, i w Nowej Zelandii, i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech. W tej chwili dzięki projektowi konkursu małych grantów, który już od kilku lat prowadzimy, wspieramy, no teraz powiem nieoficjalnie, w pierwszej turze małych grantów w tym roku wsparliśmy Polaków w 14 krajach, w tym 9 w Europie, 2 w Ameryce Południowej, 2 w Azji, 1 w Afryce, więc w bardzo, bardzo wielu różnych krajach wspieramy polskie środowiska, promując ich pomysły, dając im na to środki i realizując fajne zadania. Polacy w Afryce, no to brzmi tak niecodziennie. Wsparliśmy środowisko polskie na Madagaskarze, które działa tam już od dawna, buduje polskie muzeum, a projekt teraz jest projektem trochę harcerskim, no więc wszystko to, co jest dla nas istotne, i tradycja, i historia, i patriotyzm, Madagaskar,
fajne miejsce. No, ważne, że nasze środowiska tam są polskie, że działają, że są aktywne. Jak potrzebują środków, zawsze można się do nas zgłosić. Mamy jeszcze w tym roku kolejne dwie tury tego konkursu małych grantów i liczymy oczywiście na to, że również w kolejnym roku otrzymamy środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na ten cel i że będziemy mogli znowu dużo takich projektów wesprzeć. W pierwszej turze wsparliśmy 31 projektów, więc naprawdę nie mało, a będzie ich na pewno w tym roku przynajmniej jeszcze drugie tyle. No to ładnie. A jak te środowiska w ogóle mogą nawiązać kontakty między sobą? Bo być może nie dla każdego Polaka z Wileńszczyzny Białoruś jest atrakcyjna, ale Madagaskar. No, można się do nas zgłosić z prośbą o taką wymianę kontaktów. My również ułatwiamy takie kontakty. Powiem szczerze, że w tym roku nawet będziemy finansować teraz projekt, który organizują Polacy z Ukrainy, z Lwowa, w Szyłokarczmie na Litwie, więc no to właśnie oni poznali się za pośrednictwem różnych naszych projektów w Stowarzyszeniu Odra Niemen, nawiązali relacje i w tej chwili artyści z Lwowa jadą do Szyłokarczmy, żeby tam prowadzić warsztaty, organizować wystawę, więc można takie relacje nawiązać, jeśli ktoś byłby zainteresowany środowiskami polskimi no w bardzo różnych krajach. Jak mówię, wsparliśmy Polaków w Argentynie, w Brazylii, w Uzbekistanie, w Gruzji, na Madagaskarze. Więc tych krajów jest naprawdę dużo. Proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Odra Niemen, pomożemy takie kontakty nawiązać. To nie jest żaden kłopot. To bardzo dobrze wiedzieć. Teraz przy okazji operacji Ostra Brama, no to jest jeszcze taka rocznica niepełna. W przyszłym roku będzie jubileusz już. Przyszły rok jest w ogóle rokiem szczególnym. Przyszły rok to 80. rocznica bardzo wielu ważnych wydarzeń. Dla nas na pewno Monte Cassino 80. rocznica, potem Ostra Brama 80. rocznica, potem Powstanie Warszawskie 80. rocznica, czyli cały cykl tych wszystkich działań z 1944 roku, które miały niezwykle istotne znaczenie dla polskiej historii. Już dzisiaj szykujemy się na projekty na przyszły rok, bo chcielibyśmy zapewne i młodzież mocniej włączyć, ale i seniorów, bo my tak naprawdę nie tylko z młodzieżą realizujemy te projekty, ale również ze środowiskiem, które już bardzo wiele i tak włożyło swojej pracy, swoich działań, swoich wysiłków dla Polski, a w tej chwili już oczekuje zainteresowania ze strony młodszych, udziału w projektach, docenienia swojej pracy w poprzednich latach, więc też mamy nadzieję, że będziemy mogli seniorów na przykład zabrać czy do Wilna tutaj na rocznicę operacji Ostra Brama, czy do Monte Cassino we Włoszech. Będzie na pewno bardzo wiele takich starań z naszej strony i wydaje mi się, że ten przyszły rok no, szczególnie istotny będzie, jeśli chodzi o te sprawy historyczne. Choć dla nas oczywiście w każdym roku warto jest tą historię pokazywać, no ale jednak obchody 80-lecia będą pewnie szczególne również pod kątem osób, które wezmą w nich udział. Spodziewamy się, że tu może w Wilnie pojawi się znacznie więcej ważnych osób z Polski, i historyków, i polityków, i samorządowców, którzy zechcą uczcić tą rocznicę. I to jest też dobra okazja do tego, żeby młodym ludziom pokazać, jakie to było dla Polski ważne. No, w tym roku także w Wilnie gości prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką. Tak, ten rok jest pewnie szczególny też o tyle, że w Wilnie za moment rozpoczyna się szczyt NATO i w związku z tym gości będzie tutaj bardzo dużo. My oczywiście cieszymy się, że dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda był w rejonie Saleczyńskim. My wprawdzie nie spotkaliśmy się, ale część naszej grupy czekała na prezydenta pod Pałacem w Jaszunach i nawet widziałem już piękne zdjęcie z prezydentem. No. To dobrze, że prezydent Rzeczpospolitej odwiedza społeczność polską na Litwie, bo to jest bardzo ważna społeczność, bardzo duża społeczność. Społeczność, która wymaga szczególnego zainteresowania, szczególnej opieki polskiego państwa, więc to dobrze, że najwyższy rangą przedstawiciel polskiego państwa, będąc tu na Litwie, przyjechał również do polskiej społeczności.
I no fajnie, że to się też stało w przeddzień tej rocznicy operacji Ostra Brama. No właściwie nawet już nie cały dzień, bo operacja Ostra Brama wybuchła w nocy z 6 na 7 lipca, więc już dzisiaj w nocy mamy tą rocznicę. No jest ta wizyta, niektórzy zauważają, że jest historyczna, bo po raz ostatni w rejonie solecznickim z miejscowymi Polakami spotkał się jako prezydent Polski Ignacy Mościcki. I nawet z tej okazji jest wykuta data na jednym moście między chyba i Szyszkami i prezydent Pierciupiami. Mościcki, o ile dobrze pamiętam, przybył tutaj na otwarcie drogi Zajszyszek do Wilna. Tak. I no, taka najbardziej znana tablica upamiętniająca tą jego wizytę zniknęła. Został taki wielki głaz na drodze z Zajszyszek do Wilna, z widocznym śladem po tablicy, której nie ma. Ona chyba w czasach sowieckich, jak sądzę, zniknęła. Natomiast oczywiście najstarsi Polacy no, mówią o tym jeszcze. Pamiętają, to może jest złe słowo, ale mają bardzo dobrze zarejestrowany ten moment gdzieś. Może rodzice im o tym opowiadali, może byli małymi dziećmi, ale dużo tu słyszałem o wizycie prezydenta Mościckiego. No, mam nadzieję, że wizyty kolejne również będą się cieszyły takim wspomnieniem i taką pamięcią miejscowego środowiska, bo przyniosą na tyle dobrych efektów, że będzie o czym mówić i za 20, i za 50 lat. No prawie za 100. Tak. Jak w przypadku Mościckiego. Miejmy nadzieję, że jednak prezydent Polski będzie odwiedzał te ziemie częściej. Tak, też mam taką nadzieję. Bo na pewno jest to też bardzo duży taki bodziec dla rozwoju, dla polskiej społeczności. Jak natomiast to wygląda ze strony? Czy rzeczywiście polska społeczność na Litwie tylko wymiera, czy jednak się rozwija i idzie do przodu? Myślę, że się rozwija. Oczywiście, że to jest tak, że rozwój można traktować w różnych aspektach. W aspekcie ekonomicznym na pewno się rozwija. Przyjeżdżam od bardzo wielu lat już na Wileńszczyznę, obserwuję, jak ona się zmienia, jak pięknieje, jak się modernizuje. I to jest na pewno bardzo pozytywna i mocno widoczna zmiana. Ale również myślę, że środowisko polskie w innych aspektach również się wzmacnia. Myślę, że jest skonsolidowane, jest ciągle bardzo liczne, o tym trzeba pamiętać. Nie sądzę, żeby wymierało. Nawet jeśli część młodych ludzi ucieka do dużych miast czy wyjeżdża, to jednak środowisko jest, myślę, dość ciągle zwarte, silne i takie faktycznie mocno polskie, bo to różnie w różnych krajach wygląda, ale akurat myślę, że środowisko polskie na Litwie jest wyjątkowe, jest zawsze mocno zmobilizowane, bardzo dobrze zadbało o język polski, o polską kulturę. To, co czasami w innych krajach widzimy, to widzimy kłopoty z językiem, z przenoszeniem tej polskiej tradycji, to tu na Wileńszczyźnie tego w ogóle nie widać. Środowisko wileńskie jest pod tym względem zupełnie wyjątkowe i to myślę, że również pozwala mu utrzymać taką wysoką jakość. No to jest bardzo budujące. A jak jest z świadomością historyczną? Czy pod tym względem nasi litewscy Polacy się różnią od polskich Polaków? Właśnie pod względem rozumienia, czym było Monte Cassino, czym było Powstanie Wileńskie, czym było Powstanie Warszawskie? Myślę, że nie ma wielkich różnic i powiem, że generalnie ta świadomość historyczna Polaków z Polski i Polaków z Wileńszczyzny jest raczej dość niska. I pod tym względem niestety różnic wielkich nie ma. Młodzi ludzie, których tu przywozimy, mamy ich w tej chwili, młodych ludzi z Poznania, z Wrocławia, z Jaszun, oni dowiadują się od nas bardzo wielu rzeczy o historii, o których nie mieli pojęcia. I to oczywiście jest w pewnym stopniu naturalne zupełnie. To znaczy młodzi ludzie, jeśli gdzieś nie zarazili się w domu czy w szkole taką pasją historyczną,
no to traktują historię jako jeden z przedmiotów szkolnych i jakby nie szukają też dodatkowych informacji. Trzeba ich trochę bardziej wciągnąć w temat, trzeba ich trochę bardziej zarazić. Niczym się to nie różni. Zarażamy tak samo, myślę, młodych ludzi z Jaszun, jak i tych młodych ludzi z Poznania czy z Międzyborza, którzy z nami przyjechali do opowiadania tej historii. Zresztą potwierdzają to też nauczyciele stąd, którzy mówią, że czasami przyjeżdżamy, mówimy im rzeczy, o których oni nie wiedzieli, ale to ich pobudza do tego, żeby więcej szukać, bardziej pogłębiać tą swoją wiedzę, bardziej wciągać młodych ludzi, z którymi pracują. To też jest taka nasza rola, żeby troszeczkę motywować środowiska szkolne i w Polsce, i na Wileńszczyźnie do tego, żeby bardziej z młodymi ludźmi pracować, więcej im pokazać, bardziej ich wciągnąć w tą historię, bo naród bez historii jakby nie jest narodem, jest pewnym tylko zbiorowiskiem ludzi mieszkającym na tym samym terenie i mówiącym tym samym językiem. Czasem. Tak jest. To rzeczywiście... Jest ciekawe, czy nie zastanawialiście się nad też pobudzaniem może urzędników oświatowych właśnie do tego, żeby jakoś ta oświata systemowo się polepszała, a nie tylko pod wpływem działań organizacji pozarządowej? No my oczywiście rozmawiamy z urzędnikami oświatowymi i w Polsce, ale również i w krajach, w których pracujemy ze środowiskami polskimi. I jest też dużo chęci często, natomiast... No jest też wiele barier. To myślę, że to jest długotrwały proces. To jest proces, który będzie zawsze napotykał na wiele różnych problemów, ale to nie znaczy, żeby tego nie robić. Jak najbardziej oczywiście trzeba pracować jakby na wszystkich etapach tej edukacji. Rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy się uczą, rozmawiać z ich nauczycielami, rozmawiać z dyrekcją szkół, rozmawiać z wydziałami oświaty, rozmawiać w ministerstwach. No, ja w tej chwili jestem w Wilnie, moja małżonka dzisiaj jest na konferencji edukacyjnej w Jachrance pod Warszawą, gdzie właśnie między innymi przedstawiciele edukacji z bardzo wielu różnych krajów, gdzie Polacy mieszkają, spotkali się. I spotkali się również urzędnicy z bardzo wielu różnych obszarów zarządzania tą oświatą. No i rozmawiają o tym, jak to poprawić. I to musimy brać w tym udział, bo to jest oczywiście niezwykle ważny aspekt. Mam nadzieję, że... I tak zresztą to postrzegamy, że jest bardzo dużo chęci, dobrej woli ze strony urzędników, choć pewnie nie wszystkich, więc też trzeba do wszystkich dotrzeć i wszystkich przekonać, na ile to jest ważny obszar. A na ile udaje się teraz zapewniać ciągłość tych działań, które prowadzicie na terenie Białorusi i Ukrainy? No bo Litwa jest w Unii Europejskiej, w NATO to jest bezpiecznie. Tymczasem na Białorusi nasilają się represje, na Ukrainie trwa wojna i Rosjanie wszystko bombardują, więc jak to wygląda? No nie jest to łatwe, chociaż powiem tak, my mamy oddział we Lwowie i mamy tam kilkudziesięciu młodych Polaków, którzy we Lwowie pracują pod szyldem Odry Niemen i oni bardzo uaktywnili się od czasu, kiedy zaczęła się wojna. Duża część polskich organizacji na Ukrainie troszkę zawiesiła działalność, a ten nasz oddział jakby nawet wzmocnił swoje działania, robi więcej projektów. Fakt, że my go bardzo mocno wspieramy również, więc dysponuje pewnie ogromną masą chociażby pomocy, którą przekazujemy poprzez oddział. Oddział ją rozdziela na różne środowiska tam, więc pracy tam jest dużo i jakby nie widać tego, że wojna spowodowała ograniczenie. Wojna nawet spowodowała większą potrzebę działań i to na Ukrainie bardzo mocno widać. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, oczywiście wspieramy tam Polaków w różnych formach, ale ze względu na to, jak wygląda sytuacja społeczna i polityczna na Białorusi, no to jest też taki temat, o którym nie lubimy głośno mówić i myślę, że ten temat pozostawmy. Myślę, że na tyle, na ile tylko możemy, to pomagamy środowiskom polskim również tam. Żałujemy, że nie możemy więcej, żałujemy, że nie możemy tam pojechać. Natomiast no dopóki ta sytuacja jest no na tyle trudna, to będziemy pozostawać pewnie w tych obszarach, które robimy i tyle. Rozumiem. A inne kraje wstale po rozpadzie Związku Sowieckiego? Bo wspomniany to był Uzbekistan.
Wspomniany był Uzbekistan i my w Uzbekistanie jakby do tej pory nie pracowaliśmy. Pierwszy raz się zdarzyło, że dostaliśmy projekt w tym roku w konkursie małych grantów. Projekt fenomenalny. Projekt, który uzyskał maksymalną liczbę punktów w naszym konkursie, czyli zachwycił naszych ekspertów. I, no i w tej chwili jakby chyba wczoraj wieczorem ogłosiliśmy dopiero wyniki i za chwilę go będziemy realizować, więc zobaczymy co dalej. Ale mamy nadzieję, że te środowiska polskie w Uzbekistanie, które są, wesprzemy i że będziemy je wspierać również regularniej, bo do tej pory, jak mówię, nie było takiej okazji. Jeśli chodzi o kraje po dawnym Związku Radzieckim, to mocno współpracujemy z Gruzją. Od zeszłego roku robimy sporo projektów. Nasi wolontariusze remontują polskie groby na cmentarzu na Kuki w Tbilisi, więc jesteśmy w Gruzji mocniej obecni i również w tym roku na pewno utrzymamy tą naszą obecność. We wrześniu lecimy do Tbilisi na 2 tygodnie, będziemy kontynuować pracę na cmentarzu, więc jest tego więcej. Bardzo mocno też działamy w Mołdawii i w Naddniestrzu, bo to mimo, że jedno państwo, to jednak jest takie zupełne swoją specyfikę. Tak, dwie struktury. W Naddniestrzu wspieramy jeden ze związków Polaków. Pomogliśmy im tam odrestaurować Dom Polski, wspieramy tam szkołę, wspieramy rodziny, które są uboższe, wspieramy uczniów polskich, więc duże projekty realizujemy na rzecz Naddniestrza. Natomiast w Mołdawii głównie wspieramy Polaków w Gagauzji, ale również w każdym roku sporo projektów, więc jesteśmy obecni. Staramy się jakby mocno działać na terenie krajów powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego. Łotwa też jest dla nas istotnym elementem, szczególnie nasz wielkopolski oddział mocno wspiera Polaków na Łotwie i też chcemy utrzymać tą tendencję, więc wschód był zawsze dla nas tutaj najistotniejszy. Po pierwsze dlatego, że tu bardzo dużo Polaków jest, że ta Polonia jest bardzo liczna, a po drugie też dlatego, że to nie jest Polonia, że to są Polacy poza granicami, że poprzesuwano im granice, że oni nigdzie się nie przeprowadzali, że oni mieszkają na ziemi, która od pokoleń należała do ich rodzin. I są tutaj w trudnej sytuacji, są w znacznie trudniejszej sytuacji niż Polacy w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji czy gdzieś na Zachodzie. Oczywiście ważne jest, żeby również szukać takich środowisk polskich, którym można na Zachodzie pomóc. My odkryliśmy w ostatnich latach Polaków w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest tak, że to jest bardzo bogate środowisko, że tam są fajne, dobre, patriotyczne środowiska, które nie mają wielkiego wsparcia i w związku z tym nie mogą tak całkiem rozwinąć skrzydeł. Mamy już w tej chwili środowisko Polaków w New Jersey, ale również w Chicago, na przykład Raj Katyński z Chicago, który wspieramy od zeszłego roku, wspieramy, w tym roku już mamy większe projekty dla nich przygotowane, więc oczywiście, że trzeba również pomagać im, bo to wspaniali ludzie realizujący fajne projekty, ale oczywiście główny nasz nacisk będzie na pewno na wschód od Polski zawsze. Skoro mowa o projektach, tutaj parę razy był wspomniany też ten konkurs małych grantów. Coś więcej o nim. Konkurs małych grantów to bardzo dobry pomysł, który KPRM wdrożył w ostatnich latach. Kancelaria postanowiła część środków przeznaczonych na małe projekty przekazać dużym organizacjom społecznym w Polsce, które będą organizować konkursy i rozdawać te małe granty dla środowisk poza granicami Polski. Nie ma zbyt wielu organizacji, które otrzymały środki na konkurs małych grantów. Oczywiście te największe konkursy małych grantów robi Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Wspólnota Polska i właśnie Stowarzyszenie Odra Niemen. My w tym roku dysponujemy kwotą 500 000 zł na małe granty, a ponieważ rozdajemy granty w wysokości do 10 000, no więc prosta matematyka, przynajmniej 50 projektów dofinansujemy, a realnie to na pewno będzie ponad 60, bo nie wszystkie są przecież na pełną kwotę. Więc dużo projektów, dużo fajnych projektów. 10 tysięcy to się wydaje, że to jest nieduża kwota, ale w części krajów to jest zupełnie znacząca kwota.
W części krajów to być może nie jest dużo, ale da się coś fajnego zrobić dla niedużego środowiska, dla niedużej społeczności. Można naprawdę fajny projekt zrobić i u nas w konkursie małych grantów można właściwie sfinansować każdy pomysł dla polskiego środowiska. To może być mała inwestycja, to może być wydarzenie artystyczne, sportowe, edukacyjne, to może być jakaś rocznica, to może być coś patriotycznego, coś dla młodzieży, coś dla seniorów. Każdy fajny pomysł społeczny dla polskiego środowiska może do nas trafić. Oczywiście powiem taki fakt, że najwięcej trafia pomysłów z Litwy. Tu jest dużo polskich środowisk, one są mobilne, potrafią dobrze pisać te projekty. My w tej chwili rozdaliśmy 31 grantów, z czego 12 trafiło na Litwę właśnie, do polskich środowisk. Prawie, czy ponad nawet 1/3. No ale to też być może dlatego, że najwięcej jest potrzeb tutaj polskiego środowiska i stąd to właśnie tak wygląda. Ale pomysł bardzo dobry, mamy nadzieję, że ten pomysł się utrzyma na dłużej, że te małe granty będą funkcjonować, bo instytucja taka jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest w stanie obsłużyć setek małych, drobnych projektów dla małych, niedużych środowisk. Dlatego lepiej jak rozda to organizacjom pozarządowym i one dotrą do naprawdę również małych ośrodków. My nie tylko rozdajemy przecież pieniądze w Wilnie, ale w małych miejscowościach trafiamy do małych organizacji albo nawet do grup nieformalnych, czyli trzech obywateli na przykład Litwy o polskim pochodzeniu, którzy złożą do nas wniosek i dostaną pieniądze na realizację projektu. Jest to jakieś bardzo skomplikowane złożenie tego wniosku? Nie, chociaż my jednak zaproponowaliśmy składanie wniosków w generatorze. Wybraliśmy generator, który najczęściej jest w Polsce używany, gdzie większość konkursów się odbywa i przygotowaliśmy prosty wniosek, w naszej ocenie prosty, choć również nasi beneficjenci mówią nam, że no za pierwszym razem to nie jest łatwe napisać, ale już drugi raz to się wydaje proste, a za trzecim razem to jest to zupełnie trywialne. Więc myślę, że tak jest, że to nie jest trudny wniosek, trzeba po prostu spróbować. Nasza rola zresztą jest nie tylko w rozdawaniu pieniędzy, ale również w pomocy przy pisaniu wniosków. My robimy szkolenia, pomagamy pisać, sprawdzamy, doradzamy. Jesteśmy taką trochę większą organizacją pozarządową, która pomaga tym mniejszym organizacjom realizować swoje pomysły. No, taka jest nasza rola i to też dobrze, że to tak wygląda, bo żadna instytucja państwowa nie byłaby w stanie zainwestować tyle czasu i pracy w edukację. A my możemy to robić i chętnie to robimy. No ale ktoś mógłby zapytać, że jaki interes jako duża organizacja macie w hodowaniu tych małych organizacji? Staną się też duże i będą konkurencją przecież. W tym środowisku nie ma konkurencji. My nie jesteśmy sektorem gospodarczym, tam jest konkurencja. W sektorze pozarządowym nie ma konkurencji. My wszyscy realizujemy działania społeczne. Wszystkim nam zależy, żeby tych działań społecznych było jak najwięcej. My dzięki takim projektom budujemy środowisko. Razem z tymi mniejszymi organizacjami, dzisiaj mniejszymi, a jutro być może nawet nas przegonią, będziemy tworzyć jedno środowisko. To jest też nasza siła, to jest też siła polskich środowisk poza granicami, ale my też robimy regranting w Polsce, również nie tylko poza granicami, tam też budujemy polskie środowisko pozarządowe, społeczników, którzy robią sprawy społeczne, pomagają dzieciom, pomagają seniorom, pomagają niepełnosprawnym, robią projekty artystyczne, sportowe. To jest wszystko coś, co nie rodzi konkurencji. My oczywiście tak potocznie mówimy, że konkurujemy o pieniądze. Jak ktoś rozdaje 1 000 000 złotych na granty, to część dostanie, część nie dostanie. Ale tak naprawdę obojętnie kto dostanie, jeśli zrobi dobry projekt, to jest z korzyścią. Tu nie ma konkurencji. Czy w tym roku jeszcze w ogóle jest możliwość składania wniosków na takie małe granty? Tak, konkurs ma 3 etapy. Zakończył się pierwszy etap. Drugi etap wystartuje dosłownie za kilka dni. 13 lipca ogłosimy początek drugiego etapu, ale aż do 11 sierpnia można pisać wnioski, można do nas dzwonić, prosić o pomoc, o szkolenia, o doradztwo. 11 sierpnia zamykamy termin drugiego etapu i do końca sierpnia ogłosimy wyniki. I to będzie jeszcze taki duży etap. Ogłosimy tam pewnie powyżej 20 grantów, przyznamy.
Ostatni etap jest w październiku, on ma już znacznie mniejsze pieniądze, tam są już takie krótkie projekty, które da się w miesiąc zrealizować. No i tam pewnie rozdamy mniej niż 100 tysięcy złotych, ale jeszcze jak najbardziej duże szanse, na pewno jeszcze ponad 30 grantów rozdamy w tym roku. No to robi wrażenie i to daje duże możliwości działania. A gdzie można dowiedzieć się więcej? Wszystkiego można się dowiedzieć oczywiście na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra Niemen, bo tak jest najłatwiej. Proponuję zawsze wejść na www.odraniemen.org i tam wszystkie informacje są. Tam są informacje o wszystkich projektach, i tych edukacyjnych, i tych seniorskich, i tych regrantingowych, i medialnych, bo przecież również prowadzimy media. Jesteśmy dużą organizacją już w tej chwili, więc tych obszarów jest bardzo dużo, a wszystko na stronach się mieści. To jest taki właściwie portal nasz internetowy. To zapraszam, będzie tam informacja o tym, że rusza druga tura konkursu, będą tam informacje o terminach szkoleń, wszystko tam Państwo znajdziecie. To na pewno warto tam zajrzeć. My oczywiście ze swojej strony, oprócz odraniemen.org, polecamy też bmtv.lt, gdzie można dowiedzieć się także więcej wiadomości o życiu bieżącym i także o polityce, bo jako organizacja pozarządowa w politykę nie wchodzicie. Nie wchodzimy. Od dawna oddzieliliśmy bardzo twardo działalność społeczną od politycznej. Oczywiście nasi członkowie mają różne poglądy, mogą w polityce wspierać różne opcje, natomiast również mamy zapisane to w naszym statucie, że nie wolno łączyć funkcji politycznych z funkcjami w organizacji, czyli jeśli ktoś chce się w polityce uaktywnić, startować w wyborach na przykład, to już nie może pełnić żadnych funkcji w zarządach, ani w komisjach rewizyjnych, ani całego Stowarzyszenia Odry Niemen, ani w jej oddziałach. I to się dobrze sprawdza, bo łapanie dwóch srok za ogon nigdy nie przynosi żadnych efektów, więc trzeba wybrać, albo chce się być politykiem, albo społecznikiem. My jesteśmy społecznikami, więc skupiając ludzi o czasem różnych przekonaniach, ale z jedną ideą wspierania historii, patriotyzmu, seniorów, kombatantów, Polaków poza granicami, jesteśmy w stanie zrobić dużo. I nie mieszamy tego z polityką i to się dobrze sprawdza. Dobrze jest o tym wiedzieć. Tymczasem już na zakończenie wieści polityczne, bo bez nich się nijak nie obejdziemy. Wspominaliśmy tutaj o wizycie Andrzeja Dudy w Jaszunach, ale podstawowy cel wizyty to było spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. I nasi prezydenci, co nie jest zbyt często, ogłosili wspólną deklarację, gdzie podkreślają, iż strony wspólnie będą organizowały ćwiczenia wojskowe, dalej pogłębiały współpracę w współdzieleniu się zdolnościami obronnymi, a także oczekują, że Szwecja wkrótce stanie się członkiem NATO, natomiast podczas szczytu NATO w Wilnie Ukraina otrzyma jasne perspektywy dotyczące członkostwa w sojuszu. I także podkreślają po raz kolejny ponaglenie, żeby Rosja wyprowadziła swoje siły z Ukrainy. To są dobre wiadomości. My oczywiście, powiem tak, Polacy od bardzo dawna liczą na dobrą współpracę z Litwą. To jakby czasami mieliśmy nawet takie wrażenie, że to taka była jednostronna chęć z naszej strony pogłębiania przyjaźni z Litwą i nie było odzewu troszeczkę. Bardzo się cieszę, że jest taka wspólna deklaracja obu prezydentów. To również jest dobry sygnał dla polskiej społeczności na Litwie, bo to oznacza, że Litwa mocniej związana z Polską pewnie będzie lepiej również opiekować się Polakami mieszkającymi na Litwie i bardziej przestrzegać ich praw, bo jakby na tym nam najbardziej zależy i to jest w najlepiej pojętym interesie polskiej społeczności, więc trzeba się cieszyć, że taka deklaracja prezydentów jest. No zdecydowanie tak, zwłaszcza, że jest to też oficjalne hasło Związku Polaków na Litwie. Litwa ojczyzna, a Polska macierzą. Więc podobnie jak w rodzinie, zawsze jest lepiej, kiedy rodzice żyją zgodnie i dziecko nie musi wybierać, kogo kocha bardziej, czy mamy, czy tatę. To prawda. Szanowni Państwo, gościem
naszego programu był Eugeniusz Gosiewski z Stowarzyszenia Odra Niemen z Wrocławia, chociaż teraz już ogólnopolskiego i wychodzącego ponad granicę. A to był program Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Zapraszamy na BMTV.lt, naszego Facebooka, YouTube'a. Bądźcie zdrowi. Dziękuję bardzo, dobranoc.